Drodzy Państwo, w imieniu organizatorów konferencji dyskursu GGW bardzo jest miło mi powitać Państwa na trzeciej, myślę, najbardziej wyczekiwanej części dzisiejszego spotkania, pierwszego dnia konferencji. Naszym gościem, naszym wykładowcą dzisiejszym jest pan dr Tomasz Majakowski z Ośrodka Badań Groznawczych, stojącego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan doktor, oprócz tego, że liczymy, że opowie nam co nieco o ośrodku i o perspektywach badawczych, wygłosi wykład pod tytułem Czy gry wideo mają narodowość? Panie doktorze. Dziękuję, panie doktorze. Tak. Szanowni Państwo, mamy ośrodek groznawczy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i pośrodku badawczym o nim robimy rzeczy. Jeżeli Państwa interesuje badanie gier wideo, to zapraszam Państwa zawsze do współpracy z naszym ośrodkiem. Są na sali osoby, które już współpracują z naszym ośrodkiem. Są na sali osoby, które czasem casualowo przychodzą posłuchać. Wprawdzie w tym razem się nie zgraliśmy, ponieważ nasze najbliższe wydarzenie pokrywa się z jutrzejszym dniem konferencji. Bardzo przepraszam. Ja nie słynę z tego, że nie umiem obsługiwać kalendarza. I fakt, że oprócz tygodni, dni tygodnie są jeszcze dni miesiąca, to jest coś, czego nie planowałem w zarówce i potem już nigdy. Straciłem swoją szansę na zawsze. Więc więc tego nie reklamuję, ale przed za dwa tygodnie w sobotę, gdyby Państwo mieli ochotę, cześć. 17 zajrzeć do nas na Wydział Polonistyki. To mnie będą mieli Państwo ochotę posłuchać seminarium złożonego z, jeśli dobrze pamiętam, 5 albo 6, może, nie wiem, nie wysłałem jeszcze, ale zrobię to. Wystąpień związanych czy problematyzujących etykę w badaniach gier. I chodzi nam tutaj o badania szeroko pojęte, to znaczy oprócz w oczywisty sposób adekwatnych kwestii, które są związane z paradygmatem nauk społecznych czy psychologicznych, będziemy mieli też perspektywę, mam nadzieję, prawną. A jeżeli zgłoszę ten abstrakt, to ja nawet chciałbym coś o tym opowiedzieć, co ja tam wiem o etyce. Przecież jestem humanistą i moje badania nie mają etyki innej niż moja wewnętrzna, tak? Moja własna wierność w prawdzie, cóż jest prawda. I w ten sposób zaczynamy na ten temat dogadać. W każdym razie to będzie 17, a potem będą się działy inne rzeczy. I teraz jeśli Państwo chcą, i powinien był to napisać, ale oczywiście jestem kołkiem i zapomniałem tego umieścić na prezentacji. Czy ja mogę coś na tablicy napisać? Jeżeli będzie skreda, tak? Jest. To pod tą nazwą zamaskowany jest nasz fanpage na Facebooku. Wkrótce będzie uruchomiona strona internetowa ośrodka i w ten sposób będziecie Państwo mogli się dowiedzieć o wszystkim, czym się zajmujemy. Ale to będzie wkrótce, no bo oczywiście robimy ją my, a robimy też inne rzeczy. Natomiast na razie wszystkie aktualne wydarzenia ośrodka znajdą Państwo na tym fanpage'u zamaskowanym pod nazwą naszej nieformalnej grupy badawczej pochodzącej jeszcze z czasów, kiedy nie marzyło nam się nawet, że będziemy mieli autonomiczną jednostkę podległą dziekanowi do swojej własnej dyspozycji. I to jest moje dla Państwa nieustające zaproszenie. Natomiast dzisiaj zdecydowałem się na formę pytającą tytułu wystąpienia dla tej przyczyny, że od razu będzie spoiler. Odpowiedź na to pytanie z mojej strony brzmi nie wiem. A to, że nie wiem, jest pretekstem, żeby o tym mówić, ponieważ pragnąłbym się w gruncie rzeczy dowiedzieć. I to jest coś, co mnie gnębi. Coś, co tkwi we mnie ciernie, takim zupełnie prawdziwym. I za każdym razem, kiedy znajduję świadectwa przynależności kultury gier wideo do kultury narodowej, to znaczy, kiedy na przykład przypadkiem zdarzy mi się wejść na stronę internetową jakiejś polskiej gazety i tam znaleźć nagłówek, że polskie gry wideo to lub tamto. Albo kiedy moja żona ogląda telewizję w pokoju, ja też to czasem robię, ale tak się najczęściej zdarza, ja słyszę gdzieś tam kątem ucha, kiedy w programie publicystycznym ktoś kłapie dziobem na temat sukcesów polskich gier wideo. Albo kiedy dzieje się coś takiego, prawda? Kiedy Poczta Polska publikuje znaczek, bo Poczta Polska jest wyrazem kultury narodowej par excellence.
publikuje coś takiego, publikuje znaczek z Geraltem, ale przecież to nie jest Geralt z Rivii, który jest bohaterem powieści Sapkowskiego, to jest ewidentny Geralt z Rivii, który jest bohaterem gry Wiedźmin 3. Dla tej przyczyny, że gra Wiedźmin 3 jest oczywiście tym hitem wydawniczym, prawda? I w ten sposób legitymuje funkcjonowanie tego konkretnego tekstu w obrębie na razie zostawmy to tak, jak jest, kultury narodowej, to wtedy coś się we mnie porusza. I wtedy zawsze zadaję sobie pytanie, no ale cóż w istocie czyni mojego Wiedźmina? Bo tak, bo ten pierwszy screen był zwodniczy, teraz już będę mówił wyłącznie o Wiedźminie, jak zawsze. Cóż w istocie czyni Wiedźmina elementem kultury narodowej? No i oczywiście pytanie, które musi je poprzedzać, które jest związane z tym, z pytaniem o to, co jest kulturą narodową. I to jest pytanie, na które również nie potrafię odpowiedzieć. Czyli jak Państwo widzą, nie jestem dobrym wykładowcą eksperckim, ponieważ ja w ogóle nie potrafię na żadne pytanie odpowiadać. Oczywiście to jest bardzo problematyczna kategoria, którą można problematyzować na bardzo wiele sposobów. I wyprawa w głąb instytucji kultury narodowej bez odpowiedniego oprzyrządowania jest oczywiście ryzykowna, ale ponieważ lubię żyć na krawędzi, w związku z tym dzisiaj będziemy raczej rozumować na ten temat intuicyjnie. Chociaż oczywiście proszę, żeby Państwo mieli w pamięci te podstawowe wątpliwości, na przykład czy kultura narodowa to jest kultura wernakularna, czy to jest tylko i wyłącznie kultura instytucjonalna. To znaczy, kiedy dajmy na to, ja wiem, ten gość pod hali targowej przyjeżdża z Nyską z kiełbaskami i jest dwóch w zasadzie i sprzedają tam te kiełbaski, to czy to jest element mojej kultury narodowej, te kiełbaski spod hali, czy też tylko to, czego mi się w szkole uczył. Mickiewicz jest elementem mojej kultury narodowej. Mickiewicz przypomina Żyd z Białorusi, który po polsku pisał w Paryżu Litwojczyzno moja, żeby to jeszcze bardziej skomplikować. Powtórę, czy kulturą narodową jest na przykład to, co powstaje w obszarze językowym mojej kultury. To znaczy, czy kulturą narodową są na przykład polskie piosenki patriotyczne z Jackowa, tak, z Chicago. Czy też to, co powstaje na obszarze geograficznie wyznaczonym jako obszar bytowania mojego narodu, ale co wtedy z tym cholernym panem Tadeuszem, który w ogóle nie zmieści się w żadnej... jakąkolwiek miarą geograficzną Polski bym go mierzył, tak mi się tam Paryż nie zmieści. Czy to jest kultura wytwarzana przez tych, którzy mówią w moim języku, identyfikują go jako pierwszy? Czy wreszcie to są ludzie, którzy auto-identyfikują się jako uczestnicy kultury narodowej? Prawda? To znaczy, kiedy Szczęsny Potocki mówi, jak że jestem Rosjanin, to nagle spada z niego polskość jak brzydka łupa i może rozwinąć piękne, wielobarwne skrzydła rosyjskości? Czy nie? Prawda? Czy to jest jak narośl na twarzy? Nie sposób usunąć, nie sposób przegapić, tylko trochę niegrzecznie o tym rozmawiać w dobrym towarzystwie. Czy można przynależeć tylko do jednej i tak dalej? Wiedzą Państwo, że jest cały szereg wątpliwości. Prawda? Pytań o to, czy Leśmian, czy Tuwim to taki człowiek, który się całe swoje życie zmagał z pytaniem, co to jest kultura narodowa. I czy pod słońcem są Greczyni i Żydzi? Pytał. Czy się nie pytał? Miał nadzieję, że nie. I to są wszystko kwestie, które gdzieś tam w tle przesuwają się w tle tego pytania o znaczek pocztowy, który ma napisane tu Polska, a tu Geralt z Rivii. O sukcesy polskich gier. I to jest pytanie, na które zacznę odpowiadać najbardziej intuicyjnie. To znaczy, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób do na razie rozumianej intuicyjnie, pewnie do końca rozumianej intuicyjnie, ale obarczonej wszystkimi tymi wątpliwościami kategorii kultury narodowej, wiedziałem, że coś źle zrobiłem, nie zacząłem ten czas mierzyć. A mam takie dwie flanki, więc dostałem 5 minut. Może przynależeć. I teraz pierwsza perspektywa, którą możemy przyjąć, jest w oczywisty sposób perspektywą, która, jak sądzę, jest stosowana, kiedy dżentelmen w telewizji mówi o sukcesach, to osobliwie są zawsze mężczyźni, o sukcesach polskich gier na międzynarodowych arenach, prawda? To znaczy, że polską grą byłaby taka. I oczywiście proszę pamiętać, że to, co mówię o polskości, w znacznej mierze stosuje się do innych kategorii narodowych, natomiast to jest kategoria, którą tutaj chcę operacjonalizować, bo Wiedźmin i bo jest mi bliska. I bo jak to znamie z twarzy, nie mogę się jej pozbyć.
to jest gra, która została wyprodukowana przez polskie studio, a polskie studio to jest, polskie, to jest studio, które jest zrzeszone w tej instytucji, która bardzo dogodnie nazywa się po angielsku, to znaczy Polish Games Association. I znajdziemy tutaj CD Projekt, CD Projekt w gruncie rzeczy, a nie CD Projekt, w końcu to jest skrót od Centrum Dystrybucji Projekt, a nie od płyty CD. Znaczy gra z płytą CD rzecz jasna wtedy była, ale tak się ten skrót rozwija i 11 Bit Studios i już nie ma żadnych tajemnic, które mógłbym zdradzić. I Techland, prawda, i inne instytucje, o, wydawcy Vox Mundi. Inne instytucje, które wytwarzają gry. W związku z tym w zasadzie sprawa skończona. Jeżeli gra zrobił CD Projekt, to jest to gra polska, ponieważ CD Projekt jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Ale teraz spróbujmy w tym zacząć grzebać i na przykład zadajmy sobie pytanie, jaki procent tej populacji, tych ludzi, którzy robili grę, to są ludzie, którzy są zarejestrowani jako Polacy. I oczywiście odpowiedź brzmiałaby w tym wypadku mniej więcej pół na pół. I akurat w wypadku CD Projektu łatwo jest tego rodzaju cezurę postawić. Ale gdybyśmy przyjrzeli się praktykom innych studiów, takich, które z jednej strony mają narodowe oddziały, z drugiej natomiast przynależą do globalnych marek, a wtedy sprawa zaczęłaby się nam komplikować, prawda? To znaczy wiem, że Assassin's Creed Rogue, ta część, której nikt nigdy nie grał, szkoda, bo to jest dobra gra, została zrobiona przez Ubisoft Sofia. To znaczy najwyraźniej jest grą bułgarską. Ale wiem też bardzo dobrze, że praktyka Ubisoftu jest taka, że Ubisoft posiada studia rozsiane w różnych strefach czasowych. Montreal, Sofia, Singapur i tak dalej, po to, żeby w momencie, kiedy kończy się praca w jednym studio, mogła się zacząć w następnym. Innymi zatem słowy, jak przychodzi do kończenia, jak się zaczyna crunch, to wtedy gra leci wokół planety. I czy ona traci wtedy swoją bułgarskość, kiedy nagle dostaje się w sprytne żółte rączki pracowników azjatyckich? Dzień bez uwag rasistowskich jest stracony. Czy też nie? Co więcej, czy ci ludzie, którzy zatrudnili się w CD Projekcie i wpływali na kształt gry i nie byli Polakami, czy ich wpływ jest na tyle znaczący, żeby mój Wiedźmin przestał, czy jakoś częściowo przestał być polski? Nie, bo oczywiście główni projektanci i pomysłodawcy byli Polakami. Zresztą rzecz jest oparta na polskim cyklu książek, więc o czym ja w ogóle mówię? No tak, ale teraz czekamy na Cyberpunka 20 coś tam i to jest Nate Ponsmith. Facet, który napisał grę fabularną, na podstawie której gra powstanie. Facet, który jest zaangażowany w proces tworzenia gry. I on bardzo nie jest Polakiem. On nie wypełnia żadnych wizualnych wskaźników bycia Polakiem. Nawet na tym zdjęciu, prawda? I wiem, że nie jest. Ważne zresztą bohater dzisiejszego wystąpienia, bo to był jeden z pierwszych czarnych game designerów, którzy odnieśli sukces. Także w ogóle kudosy dla tego pana w czasach, kiedy pisał pierwszego Cyberpunka. Ale jeżeli przyjmiemy to poprzednie kryterium, że główni projektanci wywiedli się z konkretnej kultury narodowej, to czy to będzie oznaczało, że kiedy, daj Panie Boże, przyszłości Cyberpunk 20 coś tam zacznie odnosić sukcesy, to wtedy niestety będziemy musieli umyć ręce i powiedzieć, no cóż, grę zrobił ten gentleman na podstawie własnej gry, której tu nie ma, bo tu ma coś innego, ma osobników z Katanu. Czy to to powoduje, że gra stała się amerykańska? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że ten sam facet, który się tym zajmuje, pokaże się w TVN24 Biznes czy gdzie indziej i powie, że kolejna polska gra odniosła sukces i bohatersko zmięczy fakt, że super jest mieć taki wskaźnik, że ona jest oparta o pomysły i wkład twórczy kogoś, kto wywodzi się w ogóle spoza tego kręgu kulturowego i w dodatku odnosi się do doświadczeń cywilizacyjnych, których Polacy zwyczajnie nie mieli. Tak, to znaczy lata 80., które wydały Cyberpunka w Polsce wyglądały tak, że Cyberpunka wydać w Polsce nie mogły. Tak, na przykład nie baliśmy się, że Japończycy przejmą nasz biznes i od tej pory będziemy musieli jeździć japońskimi samochodami. Jeżeli coś, to raczej mieliśmy na to nadzieję. Co więcej, jeżeli przyjmiemy kryterium pieniędzy, prawda? Czyli dobrze, Pondsmith dostaje wypłatę od polskiej spółki zarejestrowanej na polskiej giełdzie, więc są to polskie pieniądze z polskimi królami, a więc kultura narodowa, to wtedy pojawi się problem rozbieżności pomiędzy producentem a wydawcą.
I pokazuję tu Państwu Atari, ponieważ Atari było wydawcą pierwszego Wiedźmina. Tak, CD Projekt urósł na tyle, że se mógł trzeciego wydać sam, ale na początek potrzebował zdobyć pieniądze firmy, która w dodatku... O, ta to jest dopiero dziwaczna. Wszakże posiada logotyp i nazwę amerykańskiego producenta sprzętu elektronicznego z lat 70. i 80., ale w istocie jest francuskim wydawcą, który tylko wykupił tę nazwę. Zresztą już nie jest, bo upadła, ale w międzyczasie była francuskim wydawcą podszywającym się pod amerykańskiego producenta, żeby wypuścić opracowaną przez chłopaków z Warszawy, nie tylko z Warszawy, grę na rynek międzynarodowy. I jeszcze pojawia się problem technologii. To znaczy, jeśli przyjmiemy perspektywę produkcyjną, to musimy postawić sobie następujące pytanie. Jaki procent, który musiałby zatem być wykonany polskimi rękami, żeby gra pozostała polska? I znów, trzeci Wiedźmin nieźle wypełniałby nam tutaj wszystkie kryteria, ponieważ on jest na przykład na silniku, który CD Projekt sam sobie napisał. Ale pierwszy Wiedźmin, o którym przecież nie mówimy, że jest grą mniej polską niż trzeci, prawdę rzekłszy, wydaje mi się, że intuicyjnie odczuwalibyśmy go jako grę bardziej polską niż trzeci, który jest uładzony, internacjonalny, nie ma już takiego seksistowskiego polskiego zadzioru i tak dalej. On był zrobiony na silniku Infinity, który jest zrobiony przez kanadyjski BioWare. Innymi zatem słowy, pod powierzchnią słowackości kryje się ukryta opcja kanadyjska. Wiedźmin jest w jakiś sposób kanadyjskością nasycony, czy też nie? Czy też fakt, że gra posiada silnik, zupełnie znika wobec perspektywy estetycznej, która dostarcza nam słowiańskich wzruszeń i przypomina czasy, gdyśmy, będąc pacholentami w szkole, wystawiali ku uciesze reszty klasy fragmenty balladyny, przebrani w domorosłe szatki, ale wygłaszający pompatyczne frazy słowackiego tonem pompatycznym, prawda? Więc nagle pojawia się również ten kłopot i on nie dotyczy tylko tego, że są silniki, które są, niekiedy są darmowe albo ludzie, którzy je wyprzedają, ale również tego, że asety graficzne wędrują pomiędzy produkcjami, że niewykorzystane elementy jednej mogą trafić do drugiej razem z kimś, kto podejmuje nową pracę w nowym studio. Innymi zatem słowy, te klocki, z których gra jest poukładana, mogą być wyprodukowane pod różnymi szerokościami geograficznymi, chociaż prędzej pod różnymi długościami geograficznymi i tym samym zaburzać znowu klarowność kategorii, którą byłaby kategoria wytwarzania. W związku z tym uderzam w ten obszar, który zazwyczaj jest niezawodny. To znaczy, jeżeli przyjmiemy kryteria stosowane onegdaj i powtarzane w szkole wobec literatury, to jest, że literatura wyprodukowana w jakimś języku jest elementem kultury narodowej tego języka, zatem Pan Tadeusz nie jest książką litewską, bo jest po polsku napisany, tak jak Jądro Ciemności nie jest książką polską, bo nie jest po polsku napisany. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z naiwności tego rozróżnienia, ale jest to rozróżnienie szkolne, więc może pożyteczne, w końcu po coś go uczą. To ono również stanie się zawodne, ponieważ pytanie o pierwszy język Wiedźmina 3 jest pytaniem bardzo otwartym. To znaczy, możemy spekulować, oczywiście możemy pójść i zapytać, ale to byłoby pójście na łatwiznę, żaden szanujący się humanista nie prowadziłby takich obrzydliwych badań terenowych. Wiem, że odpowiedź nie byłaby tutaj też jednoznaczna. Pytanie o to, w jakim języku ta gra powstawała. Jest pytaniem trudnym i kłopotliwym, bo dialogi powstawały po polsku, ale cała reszta powstawała po angielsku, ponieważ na przykład zespół grafików był międzynarodowy, w związku z tym komunikował się ze sobą po angielsku. Te dialogi, czy teksty narracyjne, które były pisane po polsku, były niemal natychmiast przekładane na liczne języki. To oczywiście nie jest Wiedźmin, to jest LOL. Które były dostępne natychmiast w dniu premiery. Co więcej, gra prezentowała się raczej jako wytwór kultury anglo niż polskojęzycznej, bo jeśli Państwo pamiętają, żeby spolonizować Wiedźmina, żeby spolonizować dialogi, trzeba było pobrać patch, ponieważ domyślnie zawarte w grze dialogi były w języku angielskim. Innymi zatem słowy, to pierwsze kryterium raczej kierowałoby nam w stronę kultury anglofońskiej, czyli powiedzmy globalnej. Tak? I ze względu na jednoczesną dostępność
języków oraz jednoczesną obecność na różnych rynkach, bo to też jest następne kryterium, które moglibyśmy przyjąć, że gdyby rzecz została wydana w jakimś miejscu, prawda, tak jak się książki wydaje, mają napisane, tam nie wiem, Londyn, Nowy Jork czy coś. Również można by spekulować, że to jest jakieś adekwatne kryterium, ale jeżeli mamy rzeczy wydawane w internecie, które są dostępne jednocześnie w rozmaitych krajach, w różnych wersjach językowych, to bardzo trudno nam jest odnieść je do tradycyjnie rozumianych kultur narodowych. I zresztą wraz z platformą, która udostępniała i wciąż udostępnia Wiedźmina, wraca pierwsze pytanie, to znaczy o tożsamość kapitału. Bo oczywiście, że została zrobiona przez CD Projekt Red, który jest spółką, córką firmy CD Projekt. Podobnie jak Good Old Games, które też jest spółką, córką firmy CD Projekt. W związku z tym pieniądze przepływają pomiędzy nimi poprzez CD Projekt, a jednocześnie to jest przecież spółka zarejestrowana w Nikozji, Cypr. Zgoła nie dlatego, że prowadzą ją Grecy o domieszce krwi tureckiej, lub też Turcy o domieszce krwi greckiej, albo jeden Turek, jeden Grek. Tylko dlatego, że Cypr to raj podatkowy. Nie? Więc oczywiście jest to gest wynikający z pragmatyzmu właścicieli firmy, którego nie będę z tego miejsca ani chwalił, ani krytykował. Natomiast taki, który dodatkowo komplikuje perspektywę produkcji gry, jeżeli chcielibyśmy jej użyć tak intuicyjnie, jak używa jej intuicyjnie pan z TVN. W związku z tym bezradnie sięgam po drugą kategorię, to znaczy kategorię recenzji. I znów pytam, czy w takim razie ta gra jest elementem kultury narodowej, która jest mocno w obszarze tej kultury narodowej obecna. I w wypadku Wiedźmina odpowiedź moja intuicyjna jest znowu tak, bo widziałem coś takiego. Ten screen, który mi się bardzo poręcznie pojawił. I wiem na przykład, że gdy poprzedni jeszcze włodarz Rzeczpospolitej chciał ucieszyć poprzedniego włodarza Stanów Zjednoczonych, to podarował mu poprzedniego Wiedźmina. Więc mam nadzieję, że drogą nieubłaganej logiki dziejowej Donald Trump dostanie od Andrzeja Dudy Wiedźmina 3 i że na następną zmianę będziemy gotowi z Wiedźminem 4. Cyberpunk? Nie, no właśnie nie. Cyberpunk nagle się robi kłopotliwy, nie? No właśnie, bo tutaj mamy do czynienia z bardzo manifestacyjnym gestem, który mówi o tym, oto my Polacy jesteśmy dumni z tego produktu, na tyle dumni z tego produktu naszej kultury, że wyjątkowo nie dostaniesz pan ciupagi i kapelusza, na który na pewno pan liczyłeś, ani obrazka z papieżem, ani niczego, przepraszam, chciałem powiedzieć z Ojcem Świętym, papieży jest wielu, a Ojciec Święty tylko jeden, na który pan liczyłeś. Natomiast właśnie zastanawiam się, czy to jest taki dobry pomysł, żeby mnie nagrywać. Natomiast dostaje to. Tak? Innymi zatem słowy, rzecz zostaje instytucjonalnie umocowana w obrębie kultury naszej narodowej. I tego rodzaju umocowania oczywiście możemy znaleźć w innych przestrzeniach. Tak? Na przykład przyjrzeć się temu, w jaki sposób dyskurs wiedźmiński funkcjonuje w szkole. I w ogóle w oficjalnej kulturze narodowej. Widzieliśmy już znaczek, w związku z tym jesteśmy na zupełnie dobrym tropie. Problem tylko w tym, o jakim wpływie i na jaką kulturę mówimy. Nie? To znaczy, pewnie gra wideo ma jakiś wpływ, na przykład pracuje na naszą narodową dumę, że wreszcie udało nam się odnieść sukces. Za każdym razem, kiedy odnosimy sukces, to jest wreszcie pierwszy. Nie wiem, czy już się Państwo uwagę zwrócili. Chyba, że to lekka atletyka. W lekkiej atletyce odnosimy mnóstwo sukcesów i nobody cares. Więc na tym poziomie to jest pewnego rodzaju egzemplifikacja znanego powiedzenia, że Polak potrafi mimo wszystko, ale na tym się rzecz kończy, prawda? To znaczy, gdyby pytać o dalszą recepcję, no to rzecz kończy się na tym, że być może kiedyś powinienem zagrać, ale ja w gruncie rzeczy nie gram w gry, gdyż jak funkcjonuje obecnie dyżurny wykręt, boję się, że to mnie tak wciągnie, że już nigdy na nic nie będę mieć czasu. Wcześniej było, bo to dla dzieci, albo że to robił z ludzi dewiantów. W każdym razie wykwiaty zawsze się pojawiają. Mniejsza z tym. Natomiast pytanie o to, jak wygląda intersekcja kultury ludzi, którzy grają z kulturą narodową, no to jest jeszcze jedno pytanie, które w tym wypadku należałoby postawić, prawda? Do niego jeszcze dojdę. Na razie zatrzymam się na tym etapie, że mamy tą grę, która stanowi pars pro toto
naszej kultury grania, identyfikowalne poza naszej, czyli polskiej, poza kulturą polskich graczy i być może nawet poza kulturą narodową. I teraz, gdyby się przyjrzeć innym kulturom, to oczywiście pojawiłyby się kłopoty, bo na przykład takim najdobitniejszym wyrazicielem i symbolem kultury grania amerykańskiej jest zawsze Mario. U nas trochę słabiej, bo jak wiadomo, problemy z konsolą, ale tam to jest ta gra, która najczęściej, i to nie jest moje zdanie, Mia Consalvo to badała, najczęściej pojawia się jako gra przykładowa, jednocześnie wiemy, że ona wywoła nam następne problemy z kulturą narodową, bo po pierwsze to nie jest gra, którą intuicyjnie nazwalibyśmy grą amerykańską, to jest gra, którą intuicyjnie nazwalibyśmy japońską, a gdybyśmy mieli sięgać po kryteria estetyczno-tematyczne, to ten facet, przypominam, jest Włochem. Prawda? A cała przestrzeń jest natomiast tripowa, w związku z tym jeszcze jakaś kontrkulturowa, przynajmniej trochę, prawda? Więc tutaj pojawia się kłopot, natomiast jeżeli chodzi o gry wyprodukowane w Polsce, to one w gruncie rzeczy do pewnego momentu w bardzo niewielkim stopniu oddziaływały na polską kulturę grania i nie jesteśmy ukształtowani przez tytuły takie jak Scout Quartermaster. Nawet Tajemnica Statuetki nie jest grą, czy Elektrobody, która znacząco wpłynęły na polską kulturę grania. Bo jeżeli mielibyśmy wybrać takie dwie, które są dla nas ważne i które bardzo mocno się pojawiają w Wiedźminie, to znaczy stanowią prototyp tego, czym Wiedźmin 1 i Wiedźmin 2 były. Innymi zatem słowy, to one stanowią podstawowe, kulturowe zaplecze tego naszego wielkiego sukcesu, to byłby przede wszystkim Baldur's Gate. Gra, która oczywiście nazywa się po polsku Wrota Baldura, ale kto mówi na to Wrota Baldura? Która była spolonizowana i tej polonizacji zawdzięczamy bardzo wiele, to znaczy zawdzięczamy jej na przykład fakt, że jeżeli przedwcześnie pragniemy wyruszyć, skonfrontować się z ostatecznym przeciwnikiem w dzikim gonie, to wtedy Piotr Kroczewski powie nam, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I ona była ważnym momentem przełomowym, a jednocześnie to, gdyby nie Baldur's Gate, to nie byłoby Wiedźmina 3, który jest na silniku Infinity i który wykorzystuje tego rodzaju estetyki, chociaż oczywiście w naszej własnej perspektywie. Więc tutaj mamy jedną grę amerykańsko-kanadyjską, opartą w dodatku bezwstydnie Dungeons & Dragons, no i Gothica. Prawda, który jest modelem, jak sądzę, dla Wiedźmina 2, bardziej niż inne gry konsolowe z perspektywą trzecioosobową, w której kamera prowadzona jest zza pleców głównego bohatera, który znowu, gdybyśmy mieli posługiwać się kryteriami intuicyjnymi, mógłby zostać zidentyfikowany jako gra niemiecka. Innymi zatem słowy, kulturowe zaplecze kultury grania, które wytworzyło naszą grę, oczywiście w zakresie jej użytkowania uprzednio istniejących gier, a nie po prostu kulturowe zaplecze jako takie, jest mocniej determinowane przez recepcję gier zachodnich niż przez wytwory polskie i bezustannie przechodzi pomiędzy poziomem globalnym i poziomem lokalnym. Prawda? To znaczy te wszystkie Scout Quartermastery i inne gry jak Avalon, to są przecież nasze własne próby skopiowania wzorców, które znaliśmy, bośmy je pożyczali, bośmy w nie grali, głównie z rynku anglojęzycznego. I o ile mi wiadomo, chociaż przyznaję, że nie jestem być może specjalistą, nie było nigdy takiego zjawiska jak w wypadku kultury gier francuskich z lat 80., prawda? Że one się odznaczały pewną specyficzną, specjalną estetyką. Oczywiście one jakoś tam starały się nawiązywać do naszych doświadczeń, prawda? Ileż razy Hajkuj Kokosz miał zostać naszym podstawowym hitem, zanim zrozumieliśmy, że to nie Hajkuj Kokosz, tylko Wiedźmin jest tym, co w nas najgłębiej drzemie. Czyli jednak nie Asterix i nie kultura. Nie kultura obrazkowa, tylko opowieść o wysokiej klasy profesjonaliście, który stara się zarabiać w sektorze prywatnym, żeby uzyskać możliwość utrzymania swojej córki, opiekę nad którą walczy z matką. Podstawowe doświadczenie Polski lat 90. Więc drugi kłopot to jest ten kłopot, że te dwie kultury się pokrywają, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich wątpliwości, z którymi się z Państwem podzieliłem, kiedy ja widzę faceta, który nazywa się oczywiście Olgierd von Ehrenc, więc nazywa się raczej po węgiersku niż po naszemu, ale Polak, Węgier, dwa bratanki, sprytne chłopaki w CD Projekcie i dziewczęta, chociaż teraz w tym wypadku chłopiec,
o ile dobrze mi wiadomo, to ja jednak widzę w nim postać, która w jakiś sposób koresponduje z tym, co pojawia się dla mnie jako kanon kultury narodowej. Tak znaczy wygląda jak Kozak. Innymi zatem słowy, następna figura problematyczna. Która jest, która gdzieś tam, ale która tak znajduje się gdzieś tam na obrzeżu naszej kultury narodowej, nawet jeżeli identyfikowana negatywnie. Natomiast jak się w to wgryzę, to oczywiście wiem, że jego historyjka jest w połowie historyjką o panu Twardowskim, w połowie historyjką o Kmicicu. Innymi zatem słowy, kozactwo jego jest zwodnicze, bo wszakże chodzi o dobrą, polską sarmackość. Na marginesie Twardowski prawdopodobnie był niemieckim alchemikiem, nazywał się po prostu Durer. Tymczasem ta płaszczyzna powoduje, że to jednak jakoś ze mną rezonuje, prawda? I kiedy ja zaczynam grać w Wiedźmina, hej, chcę slajd, co jest, popsułem ten. Rany boskie, udało mi się zepsuć klikacz. Teraz działa. Klikacz miga mi i mówi 0.01. Co nacisnąłem? Ważne, że światełko jest. Więc... to nacisnąłem. O, chyba będzie działało. Więc kiedy ja wchodzę do Białego Sadu, ja widzę tę nędzną ścieżynkę, co wije się wstęgą między pulkami jęczmienia i żyta. Ja widzę te malwy, co to rosną pod tą krytą chatą strzechą. Ja nie mam wątpliwości, gdzie ja jestem. Prawda? Ja nie mam wątpliwości, że znalazłem... Jeszcze wszyscy się nazywają Mściwój, albo Domko, albo coś takiego. Nie robili tego w poprzedniej części. W poprzedniej części nazywali się, jak przystało na Temerczyków, po temersku. A tu nagle nazywają się jak z Asterixa. I niektórzy nawet w tej pierwszej sekwencji, która jest przecież tak bardzo błyskotliwa, twierdzą, że mają nilgarskie korzenie, więc teraz zmienili imię na nilgarskie, już się nie nazywają Dobrodziej, tylko coś tam. Więc to takie kryterium estetyczno-krajobrazowe oddziałuje na mnie bardzo mocno. I myślę sobie, jestem w Polsce. Oczywiście myślę sobie, że jestem w Polsce, dopóki nie padnę na Skellige. I wtedy myślę sobie, że jestem przyjechałem tu zbierać truskawki. Ale coś w tym rodzaju, prawda? Że nagle już nie jestem w Polsce, jestem w przestrzeni innej, która zajmuje tyle samo miejsca, co tamta, którą identyfikowałem jako Polska, a może nawet ciut więcej, wliczając obszar wodny, bo przecież tamta, którą identyfikowałem jako Polska, nie jest całkowicie Polska, bo w pewnym momencie trafiłem do miasta, a miasta są niepolskie z natury. Zwłaszcza miasta hanzeatyckie, których oczywiście możemy bronić do ostatniego guzika, ale które jednocześnie stanowią pewien wyłom w idyllicznej, wiejskiej perspektywie polskości. Tak? Więc nagle się pojawiam w zupełnie nowym krajobrazie, a potem jeszcze było tak, że pojechałem tam, gdzie niebo było bardziej błękitne i mogłem na własnej skórze, prawda, porównując sposób konstruowania szaty graficznej tych obszarów, rozstrzygnąć spór hrabiego z Tadeuszem na temat tego, gdzie ładnie. I ja stoję twardo po stronie hrabiego. Niemniej jednak, nawet w obrębie samej gry, mam przynajmniej trzy różne perspektywy, które bardzo czytelnie odsyłają mnie do różnych przestrzeni geograficznych europejskich, do kultur nordyckich, do kultur śródziemnomorskich i tego, co zidentyfikowałem jako swojskie. W związku z tym w zasadzie można by założyć, że gdy w tą grę grają Nordycy, to oni się czują być może u siebie na Skellige, podczas gdy te malwy i falujące pola zbóż są dla nich egzotyczne i wyglądają jak z filmu o ruskich partyzantach. Co dodatkowo komplikuje sprawę, prawda, że nasz krajobraz nie jest taki znowu bardzo różny od tego niedobrego krajobrazu z Zabuga, od którego przecież cały czas musimy się różnić. Mniejsza z tym, od tego jeszcze wrócimy. Tymczasem jednak, gdzieś w tym kole oczywiście pojawiła mi się kategoria odbioru, która powiedziała mi tak. Ja znam kody polskiej kultury, kody plastyczne. Wiem, jak Polska wygląda, to znaczy wiem, że Polska wygląda jak Mazowsze. Wiem, że... może tak, może nie, ale bardziej polskie są przecież te rosochate wierzby i płasko jak na stole, i pola jak okiem sięgnąć, i łowickie spódnice, niż Podhale. Podhale nie jest taką Polską, jaką jest serce Polski. To jest... Gdybyśmy mieli w ogóle w
wgryzać się w ten problem, to to byłby problem, który wymagałby obróbki z takiej perspektywy troszeczkę postkolonialnej, to znaczy, czy kolonialnej w zasadzie, to znaczy spostrzeżenia, że po zakończeniu kolonizacji rosyjsko-niemiecko-austriackiej pojawił się nowy wątek kolonizacyjny, to znaczy kolonizacja pozostałych zaborów przez kongresówkę. To znaczy przechwycenie historii Polski i identyfikacja historii Polski z historią kongresówki. Bardzo rzadko, jak Państwo wiedzą, gdy się uczymy w szkole, pojawiają się wątki dotyczące Galicji czy zaboru pruskiego. Jeżeli się pojawiają, to tylko wtedy, kiedy dzieje się tam coś, co się rymuje z historią kongresówki, czyli najlepiej powstanie. Bo to jest to, co się tam rozgrywa, podczas gdy na przykład cała opowieść o modernizacji, która dotyczyłaby zaboru pruskiego, jest opowieścią w szkole nieobecną, ale to jest temat, rzecz jasna, na dzisiejsze wystąpienie marginalne. Mówię o nim tylko dlatego, żeby Państwu pokazać, jak bardzo skomplikowaną kwestią jest kultura narodowa. Natomiast wracam do mojego opowiadania. W związku z tym, że znam te plastyczne kody, jestem w stanie zidentyfikować Wiedźmina jako coś, co nawiązuje do tych kodów i to w dodatku coś, co niezależnie od obecności Skellige i Toussaint, identyfikuje polskość jako swojskość, a to jako cudzoziemskość. To znaczy Wiedźmin musi przedsięwziąć wyprawę, żeby udać się na Skellige. Tam panują inne obyczaje, obyczaje, których nie zna, co skądinąd momentami napędza fabułę. Podobnie jest z księstwem, podczas gdy obyczaje lokalne to są obyczaje, które są mu znajome, chociaż oczywiście nie wszystkie, bo jest jeszcze ta ukryta kultura pogańska, ten kult Wiedźm, o którym Wiedźmin pojęcia nie ma, ale dlatego, że on w gruncie rzeczy nie przynależy do kodu, o którym teraz mówię, prawda? Jego trzeba wykryć, jego trzeba wykopać, jego trzeba unaocznić, tak jak romantycy próbowali unaocznić polską kulturę pogańską, znaczy zmyślali ją, mówiąc wprost. I to oczywiście zaczyna się komplikować w momencie, kiedy pojawi się gra, którą identyfikuję jako polską i która w ogóle nie nawiązuje estetycznie do żadnych polskich kanonów, prawda? To znaczy, kiedy pojawiło się słowo Maja, odniosło sukces, w związku z tym wszyscyśmy krzyknęli, tak, my Polacy zrobiliśmy dobrą grę. I początkowo to nawet nie miało polskiej wersji językowej, która pojawiła się dopiero po sukcesie gry. Rzecz oparta jest o, jak Państwo pamiętają, pamiętniki i zapisy dokumentujące obrażenie Sarajewa. I chociaż dzieje się w wymyślonym kraju na Bałkanach, jak przystało na tekst popkulturowy, ponieważ popkultura nigdy nie nauczyła się, że na Bałkanach są prawdziwe kraje również, to jednak tu pojawia się ciekawe spięcie, prawda? Bo z jednej strony perspektywa produkcyjna mówi, to jest gra polska wyprodukowana w Polsce, ale z drugiej strony ta estetyczno-kulturowa mówi, to jest gra, która w jakiś sposób stara się nawiązywać do bośniackiej kultury i bośniackiego przeżycia. Nie? A potem się rzeczy jeszcze bardziej komplikują, bo przecież nikt na świecie nie powie, że Assassin's Creed 2 to jest gra włoska. Mimo że funkcjonuje estetycznie, jest osadzona we Włoszech, mimo że proponuje nam czytelne elementy kultury włoskiej, kultury włoskiego renesansu, mimo że główny bohater, nawet jak mówi po angielsku, to mówi z wspaniałym włoskim akcentem, mimo że ta angielszczyzna jest nasycona makaronizmami i tak dalej, prawda? Ta cała opowiastka jest opowiastką na tyle mocno identyfikowaną jako wytwór anglojęzycznej kultury gier komputerowej, że nikomu to nawet w głowie nie postoi. A potem sprawy mogą się dodatkowo skomplikować, kiedy pojawi nam się na przykład coś takiego, jak gra Polskie Imperium od Krzyżaków do Potopu. I cóż jest bardziej polskiego niż gra, która zamyka się w ramach czasowych wyznaczonych przez powieści Sienkiewicza, która ma na okładce wielkiego polskiego orła z polskim rycerzem, na którym orzeł jest powielony na wypadek, jakbyśmy go za pierwszym razem nie zauważyli, i która pozwala nam zbudować polskie imperium. No oczywiście tylko to, że to jest polonizacja okładki, która oryginalnie wygląda tak. I zresztą nazywa się Reign Conflict of Nations i w ogóle nie odwołuje się do żadnego polskiego kodu kulturowego. No może Krzyżak jest czymś, co zidentyfikowalibyśmy jako swojskie i fakt bicia Krzyżaka, ale fakt bicia Krzyżaka identyfikujemy jako swojski, oczywiście dlatego, że to jest międzynarodowe wydanie gry, która w oryginale nazywa się Imperia Smutnej Rynie. I jest grą o powstawaniu rosyjskiej państwowości z ruskich księstw, w której Polacy są tym antagonistą, co stoi na granicach. Innymi zatem słowy, jak się nabierzemy na estetykę, to nagle
niby jakiś koń trojański, pojawi nam się ruska gra. Która jest tak ruska, że żeby ją w ogóle przyswoić polskiej kulturze, trzeba było wykonać ten numer. Prawda? Przetematyzować ją, odblokować Polskę jako nację grywalną, bo w oryginalnej wersji to jest jak Total War. Trzeba najpierw pokonać Polaków, żeby potem można było grać Polakami. I jeszcze trzeba zastąpić portrety władców, którzy się w tej grze pojawiają, Matejką. Bo tamte oczywiście nie wyglądają zupełnie jak polscy władcy, wyglądają pewnie jak Dracula, czy coś w tym rodzaju, bo są ruskim wyobrażeniem, czy rosyjskim wyobrażeniem na temat tego, jak wygląda polska historia, prawda? Czyli ich perspektywą na historię. Z całą pewnością jesteśmy tam istotnym składnikiem, bo jednak Smutno Jevrenia, nie? Bo to jest jednak gra, która ma wielką smutę w tytule. A przecież wielka smuta to ten jedyny moment w historii Rosji, kiedy nawet oficjalna szkolna rosyjska historia naucza o tym, że Polska istnieje i wchodziliśmy z nią w interakcję. Potem oczywiście znikamy, jak pouczyli mnie ostatnio znajomi Moskwicini, ale ten moment, to jest ten moment interakcji, prawda? W związku z tym, jak Państwo widzą, kryterium estetyczne potrafi być diabolicznie zwodnicze i doprowadzić nas do nieomal narodowej zdrady. Ale z drugiej strony, kiedy Wiedźmin Geralt z Wiedźmirem Wesemirem wchodzą do tej gospody i Wesemir prosi o wódeczkę dobrze zmrożoną, to ja wiem, gdzie ja jestem. Ja jestem u siebie. I ta twarz z kartoflanym nosem, i ten podłaźnik, i te kwiaty na ścianach. Wszystko to krzyczy do mnie swojskość. Może nie byliśmy w tym konkretnym wnętrzu, ale przecież byliśmy w licznych skansenach, z których oni asety graficzne powrali. W związku z tym, z jednej strony, coś we mnie obala. Trafność identyfikacji opartej o kod estetyczny, ale z drugiej strony ten sam kod estetyczny rezonuje ze mną na bardzo afektywnym poziomie. Okej, okay. A zatem sprawa jest skomplikowana. Pewnie dałoby się ją bardziej skomplikować. Zapytajmy zatem, czy istnieją podobne mechanizmy dotyczące mechanik gier. Bo to, że gra może wykorzystywać, powiesić portret Kopernika na ścianie, cokolwiek, prawda, że ona może sięgnąć po elementy wizualne, charakterystyczne dla kodu kulturowego związanego z kulturą narodową, to nie jest trudne. Natomiast jeśli skomplikujemy sprawy, z tego miejsca z kolei chciałem zaznaczyć, że w zasadzie tę rozmowę po raz pierwszy odbyliśmy w drodze, w pociągu do Brna na pierwszą edycję Central Eastern European Game Studies z udziałem Bartka Schweigera, Staszka Krawczyka, Justyny Janik. Ty byłeś wtedy? No właśnie nie, tak mi się wydawało. I to tak, to są te trzy osoby, z którymi o tym dyskutowałem. W związku z tym nie potrafię odpowiedzialnie stwierdzić, który pomysł do kogo przynależy. Bo to się wszystko ucierało w dyskusji. Znaczy inaczej, w dyskusji prowadziliśmy pewne rozpoznania. Także z tego miejsca chciałem oddać... A i Piotrek Sterczewski oczywiście, sorry Sterczu. I z tego miejsca chciałem oddać sprawiedliwość tamtej rozmowie. A pytanie jest takie. Czy jeżeli mamy te estetyki, które się kojarzą z kulturą narodową, to czy mamy też mechaniki, czy sposoby rozgrywki, które byłyby w jakiś sposób zbieżne z czymś, co moglibyśmy zidentyfikować jako, dajmy na to, doświadczenie historyczne, prawda? Czy te takie kody, które identyfikujemy jako charakterystyczne dla bohaterów przynależących do danej kultury narodowej w literaturze, prawda? Na przykład tą paraliżującą niemożność zrobienia czegokolwiek, która jest charakterystyczna dla bohaterów rosyjskich. Dla polskich do pewnego stopnia też. Albo, ja wiem, polską narrację historyczną, no, której rozplątanie od razu wywołałoby podstawowy problem, bo najbardziej fundamentalny problem z grami polega na tym, że one zakładają, że przezwycięża się trudności kolejne, aż w końcu dociera się do trudności finałowej, którą się przezwycięża i w ten sposób się, no, nie wygrywa, bo gier się już dawno nie wygrywa, ale przechodzi, kończy. Innymi zatem słowy, że one się kończą triumfem, a jeżeli nie kończą się triumfem, tak jak, nie wiem, Red Dead Redemption na przykład, to dlatego, że graczowi zostaje odebrana sprawczość. I triumf zostaje mu zabrany wtedy, kiedy gra przejmuje kontrolę nad tym, co się dzieje, prawda? I mówi mu, starałeś się, ale zaistniały siły, które były od ciebie ważniejsze. Natomiast póki gracz gra, póty gracz zwycięża, prawda? Spotyka przeciwników i teraz
To jest oczywiście model opowiadania, który ma swoje ideologiczne podstawy. Tak? To znaczy, gdybyśmy chcieli być bardzo bawić się w archeologię, to moglibyśmy na przykład zwrócić uwagę na to, że taki model prezentacji fabuły jest modelem, który jest charakterystyczny dla heroicznej epiki greckiej. Prawda? To znaczy, że najpierw Diomedes przedziela się przez jakichś tam przeciwników drugiej kategorii, a potem spotyka bossa. I jak spotyka tego bossa, to dochodzi do takiej sytuacji, która się nazywa Listeia, czyli piękna walka. Tak? I oczywiście wiem, że teraz robię pewnego rodzaju nadużycie, ale chciałem Państwu pokazać, że ta praktyka opowiadania ma swoje kulturowe odpowiedniki. I teraz Aristeia, to jest piękna walka, może się skończyć różnymi rzeczami. Ona się może skończyć albo porażką, albo zwycięstwem, przy czym grze wideo zawsze kończy się zwycięstwem protagonisty, dopóki to zależy od gracza, prawda? Bo on tak długo będzie wczytywał Seida, aż w końcu przezwycięży. I są takie gry, które budują cały swój prestiż na tym, żeby wielokrotnie powtarzać aż do triumfu, tak jak Dark Soulsy na przykład. Tymczasem to nie jest nasze opowiadanie, prawda? To znaczy, wszystko da się tak opowiedzieć oprócz tej sceny, prawda? Oprócz opowieści o heroicznym poświęceniu życia, które jest charakterystyczne nie tylko dla Longinusa Podbipiętej, to jest narracja o reducie Ordona, o Sowińskim w okopach wojny, to jest cała ta polska romantyczna narracja poświęcenia życia w imię wyższej idei, która jest ekwiwalentem zwycięstwa. Prawda? I to jest zresztą bardzo trudno opowiedzieć za pomocą tej takiej poetyki. Pewnie dałoby się robić falę wrogów aż do momentu, kiedy zostaniemy pokonani. Jasne. Natomiast musielibyśmy się natrudzić, żeby coś takiego zaproponować. Albo po prostu zabrać graczowi sprawczość i odtworzyć mu tę finalną scenę. I najpierw pozwolić panu Longinusowi ściąć tabuny Tatarów, a dopiero na koniec złapać go i przeszpilić strzałami w ramach cinematika. Ale to już nie jest opowiadanie za pomocą mechanizmu, który tutaj wyeksponowałem. Ale dobra, przyjrzyjmy się następnemu. Kiedy przygotowuje się do ataku na bazę Rzym... To jest Mass Effect 2 czy 3? Nieważne. No, w każdym razie na kolejne wcielenie Reapersów w którymś tam Mass Effectie robię następująco. Najpierw rozpoznaję wroga, potem zbieram drużynę, jak mi kazał Piotr Prączaski. Następnie, czy w ramach tego, doskonale się ćwiczę, zdobywam umiejętności, wykupuję lepsze wyposażenie, aż do momentu, kiedy będę gotów, żeby uderzyć i będę miał gwarancję zwycięstwa. I znów, nie opowiemy w ten sposób historii Nocy Listopadowej, ani innego zrywu, w którym ważniejsze od racjonalnego przygotowania i planowania jest cnota. Prawda? Jest gorące serce, gotowość do poświęcenia, szlachta na koń siedzie, ja z synowcem na czele, jakoś to będzie, prawda? Historie powstań nie tak wyglądają. One wybuchają przypadkiem, nawet w szkole uczymy się o tym, jak bardzo są nieprzygotowane, jak bardzo są chaotyczne, jak bardzo powstańcy zastrzelili jednego gościa przez przypadek, bo go pomylili z innym gościem i tak dalej. Prawda? To są rzeczy, które formacyjnie nie przynależą do opowiadania o tym, że przygotowujemy się tak długo, aż będziemy gotowi. Bo przygotowanie nie polega na kształceniu umiejętności. Przygotowanie polega na kształceniu serca, żeby gorące było. Lećmy dalej. Banalniejszy przykład. Tak się chodzi w Dragon Age. Pewnie, że można chodzić inaczej, ale podstawowy model przemierzania światów poza Wiedźminem 3, który jest nasz, więc to robi. Jest na piechotę. Prawda? A ja jestem znajomy kawalerzystów, który oczywiście ma swoje opowieści o piechurach, tak? Pan Wołodyjowski jest piechurem, ale przecież on przynależy do takiej piechoty, która, żeby dostać się na miejsce akcji, przyjeżdża tam na konikach, potem zsiada i jest na piechotę, a potem wraca na koniki, tak? Z dragonem. Znam opowieści o konnych atakach na formacje pancerne i nawet wiem, że to nie było takie zupełnie bez sensu. W warunkach geograficzno-infrastrukturalnych krajów, w którym rzecz ta się działa. Prawda? I te związki polskości z hippiką są niezmiernie obecne na rozmaitych poziomach. Tak? Pierwszy polski medal olimpijski to jest srebro w jeździe konnej z przeszkodami, Mer Królikiewicz. A potem zleciał z konia na planie filmowej, gdy umarł. Sieg Transit Gloria Mundi.
To jest opowieść o Arabach z Janowa, prawda? I nie wiem, być może Państwo pamiętają z zeszłego, gdzie jest, sprzed 2 lat, problem związany z zmianą zarządu i tym, że to w zasadzie była narodowa sprawa, co się dzieje z tymi kilkoma końmi dla najbogatszych, które hoduje się wyłącznie dla gwiazd roka i najbogatszych szejków. Jakby się wszyscy Polacy zrzucili, to może byłoby ich stać na takiego jednego, który już jest stary i na kabanosy. Więc niezależnie od tego, doświadczenie obserwowania rzeczywistości z konia jest ważne, a te konie się bardzo rzadko pojawiają, prawda? I tutaj Wiedźmin znowu podaje mi akurat pewien narodowy składnik, to znaczy jazda konna jest tam znacznie ważniejsza niż na przykład w Dragon Age'u, gdzie też da się jeździć konno, ale przypominam, to jest nieefektywny sposób podróżowania, ponieważ cała drużyna znika w momencie, kiedy my siadamy na konie. Tak, i żeby potem musimy zrobić pana Wołodyjowskiego, jak chcemy walczyć. Siąść, wtedy się wszyscy tajemniczo pojawią i dopiero wtedy można upaść. Nie jestem w stanie doświadczać tak naprawdę wszystkiego z perspektywy siodła. Żeby to robić, muszę grać Mountain Blade, grę, która, jeśli trzymamy się kodów naiwnych, jest grą turecką. A przecież różnica, albo inaczej, po turecku koń to rumak. Do tego stopnia blisko jest nasza i turecka kultura hipiczna, hipiczno-szlachecka. No i wreszcie jeszcze jeden przykład, mianowicie kiedy miałem Zimmer's Games. Bo teraz oczywiście używam go dlatego, że tendencyjnie wybrałem takie przykłady, które w złym świetle, używam tych negatywnych narodowych mitów, prawda, że Polacy celebrują klęski jada jada. A przecież są też pozytywne narodowe mity, które nie czynią ich wcale bardziej prawdziwymi, ale przynajmniej sprawiają nam przyjemność i mile łechcą po podniebieniu. I to będzie ten mit, to znaczy, że jeśli spojrzą Państwo na mapkę Crusader Kings 2, że przypominam szwedzkiej, to zobaczymy, że religie mają charakter ekskluzywny, to znaczy w momencie, kiedy jakaś denominacja zaczyna dominować, to na mapce się pojawi, że to już jest kraj katolicki, albo sunnicki, albo prawosławny, albo proszę, jakiś samski tutaj na dole, prawda? I teraz, gdybyśmy posłużyli się pozytywnym mitem, wielokrotnie w ostatnich latach dekonstruowanym polskości, to jest akt Konfederacji Warszawskiej, nie maszyna do pisania, to przypomnielibyśmy sobie, że istnieje też takie opowiadanie o Polsce wieloetnicznej, wieloreligijnej. Prawda? I to zarówno na poziomie narracji o kraju bez stosów, jak i na poziomie narracji o tym galicyjskim miasteczku, co to Żydzi, Rusini, Polacy, wszyscy żyją obok siebie i nikt nikomu nie wadzi, dopóki nie zacznie się skrzypać na dachu. Prawda? I to jest znowu sytuacja, której nie da się oddać w ramach takich mechanik, ponieważ konflikty kulturowe zawsze znowu zakładają czyjeś zwycięstwo czyimś kosztem. Natomiast gier o kooperowaniu, o budowaniu tego rodzaju wspólnot, które byłyby wielonarodowe i wieloetniczne i odpowiadały polskiemu mitowi kresowemu, znowu nie ma. I to nie dlatego, że nie brakuje estetyki, tylko dlatego, że bardzo trudno znaleźć mechanikę, która coś takiego by opowiedziała. I tu pojawia się następny problem z grami i tożsamością narodową, bo przecież te mechaniki są skądś. Jeżeli założymy, że one również nawiązują do jakichś doświadczeń narodowych, znaczy do jakichś wzorców kultur narodowych, to wtedy należałoby się zapytać, prawda, wątek kolonialny, tak? O to, w jakim stopniu nasza estetyka jest kolonizowana przez hegemoniczną narrację wytwórców tych mechanik, którzy wierzą w to, że kompromisów nie ma, a trudności się przezwycięża i na końcu wychodzi się zwycięsko, jeżeli jest się sprawnym, pojedynczym, takim samosprawczym agentem. Prawda? I oczywiście to jest ten moment, w którym Jarosz Feld mówi, no tak, ale komputery są amerykańskie. W związku z tym sam fakt, że używamy komputerów, już pcha nas w objęcia tamtejszej kultury. Tak, zgadzam się z tym zupełnie i nie prezentuję tego jako zagrożenia, tak, żebyście mnie Państwo źle nie zrozumieli. Po prostu jako problem, który jest problemem dla badacza, przede wszystkim problemem dla tego, kto mówi, że Polska nie odniosła sukces, bo przecież nie odniosłaby sukcesu, gdyby nie powielała dokładnie modeli grania, które nie są nasze, tak, które są
pożyczone z perspektywy globalnej. I wprawdzie wprowadza do tego jakieś tam alternacje, ale trzon, który polega na tym, że trzeba łupać przeciwników, aż się im wyłupie do końca, pozostaje nietknięty. No i wreszcie pytanie, które kusi mnie najbardziej. Czy istnieje coś takiego jak narodowe style grania? I to jest oczywiście pytanie, na które w ogóle nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ ja, będąc kim jestem, prawda, dawnym literaturoznawcą, obecnie groznawcą, nie mam aparatu, który pozwala mi to badać w żaden skompetentny sposób. I troszeczkę przychodzę z tym wystąpieniem również po to, żeby Państwu zaproponować wspólną zabawę. Ale teraz pobawmy się w sprawy hipotetyczne. Oczywiście nie chodzi mi o granie takie jak z winiety dzisiejszego wystąpienia. To znaczy nie o to, że w niektórych grach mogę grać Polakami. Bo z faktu, że gram w cywilizację Kazimierzem Wielkim, no cóż wynika? To, że będę przez całą cywilizację słuchał kolędy, a to powoduje, że robię tylko raz w roku na Boże Narodzenie. Poza tym mechaniki przecież będą zupełnie takie same, jakbym grał Aztekami i nie musiał słuchać kolędy. Prawda? I one wszystkie, znaczy może to jest jakaś kastecka kolęda na narodzenie Kukulajna, czy nie, Kukulajna to Celty, Kukulka, na wątku Kukulka. To majowski Bóg, tak? Wiem, oczywiście Tlaloch. O, namierzyłem azteckiego boga wreszcie. Więc ja tu staram się oddać honor też profilowi wydziału, który nas tak hojnie gości. Więc tutaj oczywiście nie ma różnicy i za każdym razem to będzie manifest destiny. Prawda? Za każdym razem będę musiał czynić sobie ziemię poddaną i poszerzać moje wpływy aż do momentu, kiedy moja kultura w sposób nieodzowny zapanuje nad światem, przemysłem takim, jaki sobie wymyślę, to znaczy albo podporządkuję, albo się dobrowolnie podporządkują, albo ich złamie za pomocą broni nuklearnej. No, ale to jest, znowu, to nie jest opowieść, która jest naszą opowieścią, która jest raczej opowieścią o byciu opresjonowanym i odzyskiwaniu niepodległości, niż o kolonizowaniu i poszerzaniu naszych granic, bo ten wątek, jak wiadomo, z polskiej kultury został przykryty przez romantyczny wątek odzyskiwania niepodległości. Mnie chodzi raczej o to pytanie, czy kiedy do gry siada Polak, Włoch i dajmy na to kobieta z Anglii, to czy grają inaczej? Czy w jakiś sposób kultura, która ich ukształtowała, kultura ich języka, ta kultura oficjalna, szkolna, ale i również kultura wernakularna, w której wyrośli, determinują wybór strategii, wybór lubianych, nielubianych gier, wybór uzbrojenia, cokolwiek. Prawda? I jak mówię, nie mam na to odpowiedzi, natomiast zabawię się z Państwem bardzo prościutkim eksperymentem, który pożyczyłem sobie ze Skyrima, bo kiedy nie mówię o Wiedźminie, to mówię o Skyrimie. Szczególnie osobliwie zajmuję się modami do Skyrima. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy istnieją różnice w statystykach pobrań tłumaczeń modów. Wziąłem sobie trzy języki, żeby było zgodnie z... Znaczy, żeby karmić moją własną imperialną wyobraźnię, zestawiłem polski z francuskim i włoskim, a nie z litewskim i białoruskim. Również dlatego, że polski, włoski, francuski, niemiecki i turecki to są najczęściej języki największej liczby tłumaczeń modów. I to są te języki, w obrębie których gracze używający modów do Skyrima najwyraźniej funkcjonują, ponieważ pobierają tego rodzaju modyfikacje. I teraz ćwiczenie jest bardzo proste. Wyfiltrowałem wszystko poza tłumaczeniami na dany język i sprawdziłem, kazałem mu wyświetlić statystykę pobrań. I teraz oto, co uzyskałem. To bardzo, jak mówię, prościutkie jest. To jest wersja polska. I są tu w oczywisty sposób evergreeny, to znaczy na przykład te dwa mody, które dodają duże nowe lądy, takie wielkości DLC, one będą zawsze, ponieważ to są popularne rzeczy i się często pojawiają. Czy na przykład mod, który powoduje, że interfejs nagle staje się użyteczny. Ale jednocześnie, jeżeli Państwo zobaczą na polskiej liście aż dwie wersje Immersive Armors, jedno Immersive Weapons, to też dodaje dodatkową broń, chociaż tego tak od razu nie widać. Dance of Death zwiększa liczbę animacji, które wyświetla się w czasie finisherów, w czasie walki. Skyrim Redone
zmienia mechanikę gry, przede wszystkim podnosi trudność i ambitność walki. Tutaj bardzo dużo rzeczy, poza tymi evergreenami, jeszcze o tym Late Start, to są rzeczy, które modyfikują walkę. Podczas gdy wersja francuska, teraz proszę się uzbroić we wszystkie żarciki, jak Państwo widzą, w ogóle nie ma tych modów, co ma natomiast na samej górze dwa mody, które pozwalają mieć więcej towarzyszy w drużynie. I modyfikować tych towarzyszy w najrozmaitszy sposób. Dalej, o proszę, motylki. No tak, nawet tych evergreenów tutaj tak za bardzo nie ma. I Marza Patrols i Wes and Cole to byłyby takie. O, i tu następny mod, który dodaje więcej możliwych linii dialogowych dla towarzyszy. A ten to najpopularniejszy mod dodający nową towarzyszkę do gry z dodatkowymi questami i tak dalej. Także tak wyglądałoby to w perspektywie przekładów na język francuski. Natomiast ze strony włoskiej dowiedziałem się, że przede wszystkim Włosi lubią swoją flagę. I wolą zastępować flagą obrazek będący winetą moda, zamiast wstawiać po prostu takie elementy jak na naszej. Francuzi w ogóle się bez tego najwyraźniej obywają. I tu z kolei mamy Realistic Needs and Diseases, mamy Wet and Cold, Campfire. To są wszystko mody, które zwiększają trudność poprzez wprowadzenie elementów survivalowych. Śmierć głodową, śmierć z wyziębienia. Akurat śmierć z wyziębienia byłaby następnym modem, który mi się tutaj nie zmieścił. Ten, o, Campfire jest konieczny do tego, żeby zainstalować kolejny Frostfall. Śmierć z wyziębienia, generalnie interakcja ze środowiskiem. I oczywiście ja wiem, że to jest kompletnie anegdotyczne i nie dowodzi zupełnie niczego. Wiem to równie dobrze jak Państwo, ale jednocześnie na poziomie anegdotycznej zabawy unaocznia, że nawet na tym prostym poziomie mogą zaistnieć jakiegoś rodzaju różnice. Nie będę z nich wyciągał wniosków, bo jak mówiłem, rzecz jest zupełnie anegdotyczna. No i na sam koniec, skoro już tak bardzo mocno skomplikowaliśmy opowiadanie o problematyce narodowej, to chciałem zwrócić uwagę na to, że jakkolwiek używanie kategorii kultury narodowej jest bardzo nieczęste, gdy mówi się o grach wideo, poza tymi rzadkimi opowieściami o sukcesie. I to przecież nie jest charakterystyczne wyłącznie dla polskiego game devu, bo w czasach, kiedy czeskie gry przygodowe święciły triumfy, Czesi mieli własną narrację czeskiego sukcesu. I kiedy my mówimy, że Polak potrafi, Czesi mówią, że mają czeskie ręce. I że tymi rękami są w stanie zbudować wszystko z byle jakich materiałów i tak dalej. Także jak widać, to jest narracja, która się w krajach postzależnościowych często pojawia. Jak mi wiadomo, w Indiach, kiedy pojawi się przypadkiem sukces jakiejś hinduskiej gry, to się zdarza nieczęsto, ale pojawiają się ostatnio nomen omen gry indie, które się stamtąd wywodzą i które się cieszą pewną popularnością i mówiono mi, że one wtedy też stają się może nie takim dużym tematem jak w Polsce, ale też na przykład trafiają do wiadomości, prawda? Czyli w tym oficjalnym kanale dystrybucji banalnego nacjonalizmu się unaoczniają, prawda? Ale jednocześnie nie mamy żadnego problemu z tym, żeby używać wszystkich tych kategorii wobec gier japońskich, prawda? I przede wszystkim bardzo wyraźnie oddzielać japoński rynek gier od niejapońskiego rynku gier. Prawda? Tutaj jak widzą rozbieżność za... nawet na infografikach może się pojawić. Identyfikować ważnych twórców gier jako ważnych twórców kultury japońskiej, prawda? I ich wytwory jako ważne wytwory tejże kultury. Rozpoznawać pewne gatunki gier jako gatunki związane z kulturą japońską, to jest visual novel. Rozpoznawać pewne fragmenty gier, czy pewne mechaniki jako związane z kulturą japońską, nawet jak w tym wypadku, kiedy są zastosowane w grach, które nie pochodzą z Japonii i nie starają się symulować tego, że są pochodzenia japońskiego, to na przykład ten system walki dosyć jednoznacznie kojarzy się z grami japońskimi, prawda? Albo pewne estetyki, na przykład mówienia o historii, prawda? Czy doświadczenia historycznego, takie jakie są na przykład w serii Warriors,
która przecież jest serią strategiczną, ale jednocześnie, i teraz uruchamiamy wszystkie orientalizujące mity, mówi o doświadczeniu historii, które jest innym doświadczeniem niż to, o którym my rozumujemy, ponieważ myśmy się wyemancypowali z myślenia o historii w kategoriach czynów wielkich aktorów. I raczej przeszliśmy na taki procesualny model myślenia o historii, który umożliwia nam robienie gier strategicznych, podczas gdy najwyraźniej Japończycy nie wyszli z tego. To, jak mówię, posługuję się tylko orientalizującym stereotypem. To nie jest analiza kultury japońskiej. Najwyraźniej z tego nie wyszli, ponieważ produkują historyjki, w których potężny generał rozpiernicza dziesiątki przeciwników i w ten sposób sam zwycięża bitwę, czyli opowiada taką narrację heroiczno-romansową o tym, jak się historia toczy. Niemniej jednak, niezależnie od tego, jakie stałoby za tym rozumowanie, tego rodzaju rzeczy ekstremalnie rzadko wytwarzane są na Zachodzie. Opowieść o tym, że gra o tym, że Józef Piłsudski zbrojny w szable wyżyna rozmaitych zaborców na dziesiątki, może byłaby intrygująca, ale z całą pewnością byłaby kontrowersyjna. To nie jest coś, co przyszłoby nam gładko. No, ale my też nie mamy mang, w których atrakcyjne nastolatki udają pancerniki. I chodzi mi o okręty, nie o takie zwierzęta. No i wreszcie wiemy też, że japońska kultura popularna jest ważnym elementem kultury narodowej, tak? I wyobrażamy sobie, że jej najważniejsze elementy są zarówno kanonizowane w obrębie oficjalnego dyskursu japońskości, na przykład w taki sposób, prawda? Pokazując, że to jest japoński samolot, jak i w obrębie praktyk wernakularnych. Bo w końcu Japonia to w naszym wyobrażeniu kraj, w którym wszyscy chodzą cosplay. A przynajmniej w Tokio. Przynajmniej wszyscy, którzy nie pracują na Rasace. I oczywiście, jako się rzekło, to jest zbiór japonizujących stereotypów. Ale jednocześnie coś, co pokazuje, że da się uruchomić te kategorie, o których mówiłem, chociaż w tym wypadku trzeba to brać z pewną czułością, prawda, czy pewnym sceptycyzmem, wobec analizowania kultury gier i być może nawet wyciągnąć z tego jakieś rezultaty, bo niezależnie od tego, jak bardzo śmialibyśmy się w duchu z tej historii Japonii, kraju z Księżyca, którą przed chwilą przedstawiłeś ze Słońca, którą w tej chwili przedstawiłem, nie zmienia to jednak faktu, że ta mechanika walki jest bardzo charakterystyczna dla gier japońskich i z pewnością ma jakieś miejsce w obrębie dyskursu tamtejszej narodowej kultury. I to w zasadzie tyle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Nie jestem wcale bliżej niż byłem na początku, ale przynajmniej się wygadałem. Bardzo dziękujemy za porywający, myślę, Państwo, ten wykład. Nie traćmy czasu. Przejdźmy do pytań. Zapraszam. Tomku, bardzo Ci dziękuję za fascynujący wykład. W zasadzie ja mówię już właśnie do słowa, dekonstruujący kategorię narodowości, prawda? I stąd kilka takich moich pytań do Ciebie. Przede wszystkim o pojęcie narodu, to znaczy o pojęcie narodu jako pewien pozostałość po dyskursach i jakby też dyskursach konstruowanych wokół pewnych idei geopolitycznych w XIX wieku. I o to, jak czy widzisz możliwość tego, żeby przy pomocy gier, co zresztą świetnie się pokazywałeś, jak można byłoby przy pomocy gier spróbować dać odpór temu pojęciu, które no, niestety ale trafia do nas coraz częściej z dyskursu znowu powracającej takiej biopolitycznej powiedzmy propagandy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pytanie o mit i system mowy, jako kategorie, które wydają się w Twoim odczytaniu kluczowe, dlatego że pokazują nam te mechanizmy, o których pisał Roland Barthes, czy w mitologiach, czy w systemie mowy właśnie, jako kategorie, które musimy nauczyć się demitologizować, dekonstruować, rozkładać. Przede wszystkim w tym momencie pytanie do Ciebie o możliwe języki, które proponujesz, oprócz oczywiście tego swojego języka hermeneutycznego w dużej mierze, które proponujesz do tego, żeby te mity dekonspirować w jakimś sensie, prawda? No i oczywiście o pytanie o ideologię,
konieczne jakby w momencie, w którym wskazujesz na kwestie własności intelektualnej, problematyczne niesamowicie, na kwestie deterytorializacji przemysłu gier komputerowych, no i na kwestie, które tak naprawdę ja bym widział jak w dyskursie Deleuze'a Guattariego wskazują na pewne strukturowania i restrukturowania molowe i molekularne w takim dyskursie ideologiczno-politycznym. Co było na początku? Na początku XIX-wieczne. A, XIX-wieczne, dobrze, jasne. W zasadzie to ja może zrobię tak, zamiast odpowiedzieć na te pytania po kolei, to ja pozwolę sobie jeszcze dwa słowa na nieco pokrewny temat, który w gruncie rzeczy uruchomił we mnie ten nerw. Tak? I ta dłoń, która trąciła struny mojej duszy, to oczywiście była dłoń pisząca o polskim prawie do świata bezkolorowych. I teraz nie chcę tutaj rozstrzygać w żaden sposób, czy ludzie, którzy brali udział w internetowym terytorium, to była duża dyskusja, to znaczy to nie były cztery posty na zapomnianym Reddicie, tylko to była dyskusja, w której na przykład Forbes brał udział i jego felietoniści piszący na temat braku czy niedostatecznej reprezentacji people of color w Wiedźminie 3, albo właśnie w takim duchu nieadekwatności, nie dzisiejszości tej gry, która nie potrafi zrealizować tych prostych postulatów, które tak dobrze wypełnia na przykład Dragon Age Inquisition, albo też uruchamiając właśnie kategorię kultury narodowej, po to, czy w zasadzie nie kultury narodowej, tylko kultury słowiańskiej. Że oto, czyli w zasadzie etnicznej, nie narodowej, bo jednak mamy do czynienia z dyskusją, która toczy się na gruncie amerykańskim, który to grunt jest niewrażliwy na tematykę narodową, natomiast bardzo wrażliwy na tematykę etniczną. I prawa do mieszkańców Slavitlandu do tego, żeby sobie reprezentować świat tak, jak go widzą, a oczywiście Słowianie są biali jako ten świat. No i nie chcę Państwu tej całej dyskusji rekapitulować. Chodzi mi tylko o to, że ona była ważna. I ona jednocześnie bardzo, z jednej strony bardzo mocno pokazuje napięcia ideologiczne, które tutaj się pojawiają, ponieważ oczywiście mnóstwo Polaków do tego dołączyło. Ponieważ tutaj z jednej strony grał taki powiedzmy wątek kolonialny czy też postkolonialny, prawda? I pytanie o to, czy osoby, które artykułują z pozycji postzależnościowych, powinny podporządkować się regułom dyskursu wytwarzanego przez centrum, czy też powinny starać się ten dyskurs dekonstruować, przechwytywać i używać po swojemu, prawda? I to była argumentacja na rzecz tego, co tutaj się, co się w Wiedźminie działo, prawda? Że o to opowiadamy o tym, że nie każde społeczeństwo wygląda jak społeczeństwo amerykańskie, to znaczy nie każdy jest heterogeniczny rasą. I idąc dalej, opowiadamy o tym, że kiedy każdy fikcyjny świat oddaje strukturę demograficzną społeczeństwa amerykańskiego, to jedyne czemu to służy, to maskowaniu przyczyn tego stanu rzeczy. Znaczy maskowaniu tego, że większość ludzi, którzy należą do tak zwanych mniejszości etnicznych, nie znalazła się tam dobrowolnie. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o niewolnictwo, ale na przykład o fakt, że mniejszość azjatycka, głównie chińska, pojawiła się w Stanach wskutek powstania Taipingów, tak? Czyli takiego kawałka historii, o którym w ogóle na Zachodzie nie lubimy rozmawiać. Mimo że gdyby miał gigantycznego wpływu na historię świata. A druga strona z kolei lokowała się po stronie pedagogicznej. Co też jakoś demaskuje tutaj ideologiczne uwarunkowania, mówiąc, że muszą się Polacy jeszcze nauczyć. I to był dyskurs, który budził największy opór wśród polskich uczestników dyskusji, a to dlatego, że oni krzyczeli, aleśmy się nauczyli. Czego my się mamy uczyć, skoro potrafimy za pomocą waszych narzędzi wytworzyć artefakt, który przewyższa wasze artefakty. Innymi zatem słowy, pokonać was w waszej własnej grze. I teraz tutaj zaplecze ideologiczne jest również interesujące, bo przecież gra nie toczy się o deterytorializację. Gra toczy się o to, żeby Polsce przyznać status imperium, prawda? I zaliczyć ją do pierwszego świata, wpuścić na salony tych wytwórców high-techu, którzy stanowią elitę
imperialną, czy też centrum, prawda? I dzięki mechanizmom gry wideo przywrócić pozycję, która w istocie w Polsce z racji historycznej zaszłości powinna się należeć, ale z powodu rozbiorów została nam odebrana. Innymi słowy, to było skrobanie po bardzo dobrze rozpoznanej narodowej ranie. I takie zaplecze ideologiczne by się tutaj w oczywisty sposób również zjawiło. A wraz z nim całe to XIX-wieczne urządzenie, bo faktycznie przecież, jeżeli mówimy o podziale świata na tych, którzy mają prawo kolonizować i tych, którzy mają obowiązek poddać się kolonizacji, to też znajdujemy się w obrębie XIX-wiecznego powiadania. Innymi słowy, it's 19th century all over again. Ale generalnie mam jakieś wewnętrzne podejrzenie, że współczesna kultura popularna jest w znacznej mierze grupą rekonstrukcyjną XIX wieku i nie chodzi tylko o popularność steampunka wśród rekonstruktorów czy wśród przebierańców generalnie, ale o szersze ideologiczne zaplecze. To znaczy, że niezależnie od wszystkiego pod takie kluczowe ideologie kultury popularnej, ze względu na to, że one były przechowane po II wojnie światowej w bastionie amerykańskim, nie uległy jakiejś znaczącej modernizacji, po prostu trzymają ten sam mit, który pchał też Amerykanów do zasiedlenia Zachodu. Prawda? I w związku z tym, gdy mamy do czynienia z, powiedzmy, praktyką kulturową, która jest rezultatem wytworzenia przez pewnej technologii, pewnej praktyki kulturowej przez konglomerat japońsko-amerykański, tu znowu się do nich Gonzalo odwołam, przy czym oczywiście Japonia ma tutaj rolę drugorzędną, zaplecza technicznego bardziej niż podstawowego dostarczyciela ideologii, przynajmniej do pewnego stopnia, no to oczywiście mamy do czynienia z replikacją tego rodzaju mechanizmów ideologicznych. I teraz pytanie o to, jak za pomocą gier można to dekonstruować, jest pytaniem o tyle trudnym, że ja nigdy nie mam odpowiedzi na leninowskie pytania. Mnie interesuje rzeczywistość zastana, a nie projektowana, co rzecz jasna jest moją podstawową słabością jako humanisty. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić cokolwiek innego poza praktykami interpretacyjnymi i poza praktykami unaoczniania tego rodzaju mechanizmów, które identyfikujemy jako przezroczyste albo przynależne do wyłącznie rozrywkowych gatunków, ale przecież nic nie jest wyłącznie rozrywkowe. Jeżeli coś nas bawi, to dlatego, że zgadza się z naszym światopoglądem i wtedy powinniśmy być szczególnie podejrzliwi. Czy może to jest oczywiście nadmierne uproszczenie, ale mam nadzieję, że rozumieją Państwo, w jaką stronę to uproszczenie szło. I teraz oczywiście perspektywy można przyjmować rozmaite. Perspektywy można przyjmować rozmaite. Ja tutaj z taką sobie ulepiłem własną hermeneutyczkę na własne potrzeby, która jest oparta przede wszystkim o sposoby dekodowania praktyk kultur narodowych, które są po trosze charakterystyczne dla badaczy literatury polskiej. Po trosze, nie będę krył, że tutaj bardzo dużo Malinianin zawdzięczam przede wszystkim. Czyli krytyka fantazmatyczna miałaby tu jakieś miejsce w tym porządku. Ale uważam, że narzędzia teorii postkolonialnej znakomicie nadają się do mówienia o grach. A to dlatego, że gry, zwłaszcza duże, zwłaszcza z otwartymi światami, jawią się jako repozytoria kolonialnej fantazji. W związku z tym tego rodzaju praktyki, które stosował, nie wiem, Said w nielubianej przez Konrada książce wobec literatury, znacznie łatwiej i w gruncie rzeczy, jak sądzę, przy mniejszych uproszczeniach dają się aplikować do gier. No i wreszcie ten paradygmat Deleuze-Guattariański, o którym mówiłeś, to nie jest coś, na czym ja bym się szczególnie rozumiał, ale na szczęście mogę się osłonić, bo to jest paradygmat, którym posługuje się Suvik Mukherjee, którego książka ostatnia jest przecież o grach i literaturze mniejszej, czy jak to się po polsku mówi, minor literature, nie wiem. I stara się tego rodzaju elementy wydobywać. Wydaje mi się również, że zwracanie uwagi na splot wszystkich czynników, to znaczy technologii, kapitału, zaplecza kulturowego, imaginarium, które w rezultacie dają, no i oczywiście utrwalonych praktyk kultur gier, które w rezultacie dają nam grę, a nie takie separowanie. Skąd ja sam to robię bez ustawy, w związku z tym to jest troszeczkę taki zarzut Prodomosuła. Separowanie gier od warunków ich powstawania również coś nam
coś nam dało, a przede wszystkim pamiętanie o tym, że są kultury narodowe. To jest pierwszy warunek, prawda, żeby nie ulegać amerykańskiej narracji, w której wszystko jest rasowe i genderowe. I pamiętać o tym, że z naszej perspektywy kultura narodowa jest być może, czy perspektywa narodowa jest pewnie ważniejsza niż perspektywa rasowa, no bo rozejrzyjmy się wokół i policzmy niebiałych ludzi na sali. Ja pytam właśnie w tych dyskusjach narodowych, co myślisz na temat takiego po prostu zawłaszczenia sobie takiego, no nie oszukujmy się, takiego perfidnego zawłaszczenia sobie ikonografii narodowej. Głównie mi chodzi o przykłady, że nie wiem, ponad 90% gier, gdzie mamy wikingów, są oczywiście nie robione przez studia ani firmy w jakikolwiek sposób związane z Skandynawią i bardzo często te gry mają o wiele wyższą sprzedaż i o wiele bardziej się przyjmują właśnie w Ameryce i powiedzmy Anglii, Francji i tak dalej niż faktycznie w Skandynawii. Ale jeśli dobrze pamiętam, to współczesna Anglia, czy kultura angielska jest rezultatem konwergencji kultury saskiej i kultury Danaholmu. W związku z tym, gdybyśmy się mieli licytować na to, kto ma prawa do wikingów, to jeszcze pewnie musielibyśmy włączyć hitlerowskie Niemcy do tej rozmowy i kilka innych opcji, kilka innych instytucji, nie? Akurat, więc być może z Wikingiem. To nie jest tak, że ja jestem jakimś zwolennikiem czy przeciwnikiem możliwości wykorzystania elementów kultur o słabej sile przez dominujących graczy, czyli tego, co się nazywa cultural appropriation, bo rozumowanie w tych kategoriach nieodmiennie prowadzi na manowce kompletne, to znaczy pytania o to, kto ma prawo do pomidorów, nie? I gdzie byśmy byli, gdyby Włosi przestali zawłaszczać pomidory, po prostu sprowadza całą, gdzie one się gdzieś tam zawsze na końcu znajduje i one zawsze udają. Prawda? Jeżeli chodzi o samych wikingów, to oczywiście nie sądzę, żeby wikingowie byli w szczególny sposób związani z narodową kulturą skandynawską, to znaczy w taki straightforward sposób, prawda? Że są wikingowie, jest Espen Orset i oni są ze sobą bezpośrednio połączeni, chociaż akurat Espen ma tego rodzaju predylekcje, nie? Ale tam powiedzmy, użyjmy mniej. No więc są wikingowie, tu jest Christian Björkel i oni są ze sobą bezpośrednio połączeni, prawda? I gdyby nie był etnografem, to najeżdżałby klasztory na północy Francji. Wykorzystywanie wątków, które są mocno osadzone po kulturze, na przykład zapewni żywotność. To znaczy, biorąc pod uwagę, dajmy na to, stosunkową słabość gamedevu greckiego, nie będę się boczył na fakt, że jest God of War, który jest japońsko-amerykański. I żaden Grek nigdy w nim nie maczał palców, prawda? Albo ze względu na stosunkową słabość gamedevu włoskiego, który jest raczej, który produkuje gry indie. Też się nie będę złościł na Ubisoft za Assassin's Creed, bo dlaczego, prawda? Bo jednak pewne kody bardzo mocno utrwalone w kulturze Zachodu, które są identyfikowane jako elementy wspólnego dziedzictwa, pozostają kodami, które są identyfikowane jako elementy wspólnego dziedzictwa. Problem być może pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się takie wątki egzotyzujące, które instrumentalizują jakąś lokalną kulturę i najzwyczajniej na świecie duża korporacja bije pieniądz, z którego Inuici nie oglądają ani grosika, nie? Czy potomkowie Azteków. Ale to jest pytanie, z którym ja mam bardzo duży problem, prawda rzekłszy, i nie potrafię dać na nie gotowe odpowiedzi, bo z jednej strony tak, chcę szacunku i chciałbym szanować innych ludzi. Z drugiej strony nie jestem przekonany, czy szacunek polega na tym, żeby przykryć ich pokrywką i kazać im się gotować w sosie własnym. Wyłącznie, prawda? I nie kosztować tej zupy nigdy. Więc... Mówiłbym, że mamy czas jeszcze na dwa umiarkowanie krótkie pytania i dwie umiarkowanie krótkie odpowiedzi, ale myślę, że znając realia, poprosimy o jedno pytanie. Dobrze, też bardzo dziękuję za wykład. Był
był inspirujący na pewno. Natomiast czy nie masz wrażenia, że tutaj pytanie zadaliśmy trochę od złej strony? To znaczy, że narodowość w stosunku do gry akurat ma najmniejsze znaczenie, bo ostatecznie właściwie należałoby zadać pytanie, dlaczego ludzie, którzy mówią o Wiedźminie jako polskiej grze, mówią o niej jako polskiej grze. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że problem polega na tym, że mówimy o Wiedźminie jako polskiej grze, a już nie mówimy na przykład o Dead Island jako polskiej grze, a przynajmniej nie akcentujemy tego aż tak bardzo. Dlatego, ponieważ w przypadku Wiedźmina to, że jest ona polską grą, ma znaczenie. To znaczy, tak jak wcześniej powiedziałeś, tak? Wzięliśmy narzędzia, które były amerykańskie i te narzędzia wykorzystaliśmy do tego, żeby wygrać we własnej, w cudzej grze, tak? Niejako. Ale co to nam daje, nam jako Polakom, nam jako ludziom, którzy mówią, że jest to polska gra? No daje nam to tyle, że możemy powiedzieć, że w polskich warunkach, przy na przykład wsparciu polskiego rządu, zwłaszcza w kontekście wyników finansowych, tak, i całej tej zawieruchy w CD Projekcie, mogła powstać taka gra przy polskim wykształceniu polskich programistów, a więc, że czy nie wpisuje się to w mit kapitalistyczny tak naprawdę tutaj w Polsce? To znaczy ja czytając o polskim Wiedźminie buduję wokół siebie mit, że ja tutaj będąc w Polsce mogę ten sukces powtórzyć. Dlatego dla mnie to jest ważne, że to jest polska gra. No pewnie. Nie? I jakby i dlatego to jest istotne, że gra jest, że Wiedźmin jest polski, a nie dlatego, że ma odwołania do polskości. Bo to już jest w stosunku do tego wtórne po prostu. Tak? Ale jednocześnie upraszczające. Oczywiście. No właśnie, dlatego z moim zamiarem jest spojrzeć poza taką właśnie prostą perspektywę, która mówi mi, że mamy do czynienia z narracją sukcesu. I pewnie Wiedźmin jest przykładem wybranym tendencyjnie, dlatego że łatwo mi się na nim pracuje, bo wszyscy Państwo znają. Natomiast to, co w istocie mnie interesuje, to żeby rozpoznawać tego typu wątki również tam, gdzie takie narracje nie występują, prawda? Gdzie opowieść o wyjątkowym, bezprecedensowym sukcesie przedstawicieli naszego narodu wykształconych tutaj i pracujących naszymi rękami. Skąd jątka butyńska, jak starałem się pokazać w pierwszym etapie, ponieważ to nie jest tak, że Wiedźmin został zrobiony polskimi rękami. Przecież inne mity napędzają inne narodowe kultury. Ja nie neguję tego, że mit kapitalistyczny jest bardzo ważnym elementem potransformacyjnej kultury polskiej. To jest jasne. Nie? I on ma jakieś miejsce w tym porządku, natomiast chciałbym rozeznać również inne składowe tego opowiadania o polskości, a przede wszystkim wobec, nie powiedziałbym przekształceń, ale takich powrotów wagi kultury narodowej. Oraz wobec tego, że to jest po prostu z czymś, czym ja się zmagam. No nie będę krył, że to jest trochę terapeutyczna zabawa. Postawić zupełnie to pytanie na poważnie. Zamiast bagatelizować go w ten sposób, że no tak, no to jest opowieść o polskim sukcesie i dlatego się podkreśla jego polskość, dlatego dla nas Polaków ważna jest Wiedźmin, a Detailand nie. W związku z tym tak, pewnie, że się zgadzam, ale chodzi mi o to, żeby pójść jeszcze dalej. Być może to mnie zaprowadzi na kompletne manowce. Być może odkryję, że gry wideo po prostu nie mają narodowości. Jak pieniądze. Ale tylko, że to nie jest prawda, bo pieniądze ją mają. Ja mam takie pytanie, ponieważ odnośnie tej kwestii narodowości mechaniki. Aha. Czy tam by nie trzeba zejść troszkę jeszcze głębiej, żeby nie tylko patrzeć na opowieści, ale też na gry narodowościowe, ponieważ tak miałem okazję jakby zetknąć się niedawno troszkę z wiedzą na temat Indii i tam szachy powstały w Indiach i szachy sobą egzemplifikują filozofię jednego z tam ważniejszych indyjskich myślicieli tamtego okresu, Kotili. I teraz całe to, co jakby można zrobić krótką taką uproszczoną paralelę, że duża część tych takich gier strategicznych, współczesnych, z szachów czerpie. Mm-hmm. Całe to, że państwa są aktorami, to, że się buduje ten taki szereg sojuszników i wrogów, taki impas, który jak się przerwie, to wszyscy na tym stracą, tego typu elementy. Więc de facto można tutaj pójść tak, w takie rozróżnienie, że w grach strategicznych myślimy po indyjsku, nawet sobie z tego nie zdaję sprawy. To byłoby super.
To byłoby super, gdyby tak było. Nie wiem, czy tak jest. Chciałbym się dowiedzieć, czy tak jest. Uważam, że to byłoby świetnie, gdybyśmy byli w stanie sięgnąć do takiego odległego źródła. Obawiam się, że pewnie nigdy nie jest to takie proste, prawda? Bo między grami strategicznymi a szachami jest jeszcze jedno ważne cięcie, pewnie. To, które powoduje, że gra, która ma charakter mocno metaforyczny i koncentruje się przede wszystkim na aktorach, nagle obraca się i zaczyna się koncentrować na terytorium, które, powiedzmy sobie szczerze, w szachach jest pretekstowe. Tak? Podczas gdy... W szachach to właśnie cała zabawa polega na tym, żeby kontrolować terytorium, żeby nie uniemożliwiać ruchy przeciwnika. Tak, 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 ale nie konsolidować. No właśnie, a nagle pojawia się wątek terytorium jako ekspresji polityczności, która wymusza rozumowanie w kategoriach konsolidacyjnych, którego nie ma w szachach. Także myślę, że to nie byłoby takie proste, chociaż jak mówię, to byłoby przesuper, gdybyśmy odkryli, że w istocie myślimy jak dawni Hindusi. I myślę, że wszyscy badacze postkolonialni, zwłaszcza subalterniści, bardzo chętnie się za to chwycą. Państwo, myślę, że nie muszę zachęcać nikogo do tego, abyśmy kontynuowali tę dyskusję w kuluarach. Zakończmy dzisiejsze obrady. Podziękujmy gościowi naszym jeszcze raz.